I ostatnia prezentacja dzisiaj. Filip, jest, idzie. Filip Duszczak, InStream Group. Przywitajcie go. Cześć, witajcie. Dobra, to dotarliśmy do tej super prezentacji o Januszach sprzedaży. A raczej jak... Brand24, Janusze sprzedaży? Nie. Chyba nie. Nie, oni nie. Czekaj, już jest. A propos integracji z LinkedInem, to jest tak, że LinkedIn po prostu dopuszcza 3 CRM-y, ale jest taka pogłoska, że w przyszłym roku Microsoft się otworzy, dlatego że dla nich to nie jest konkurencja i taka możliwość prawdopodobnie będzie. Słuchajcie, ja nazywam się Filip Duszczak, zarządzam dzisiaj InStream Group. InStream Group to jest firma, która zrzesza dzisiaj 3 podmioty, czyli InStream, system CRM, Lead Vikings i Growth Lab. My się zajmujemy generalnie oszukiwaniem trochę w sprzedaży, czyli ułatwianiem sprzedaży, dostarczaniem leadów klientom. Zajmujemy się też przede wszystkim szkoleniami i doradzamy, jak sprzedawać. Tą wiedzę tak naprawdę mamy z rynku. Mamy stąd, że parę lat temu zaczęliśmy sprzedawać produkt, który chcieliśmy sprzedawać globalnie, a że nie mieliśmy zupełnie kasy, to trzeba było typowo na Janusza odkrywać nowe narzędzia, próbować radzić sobie bez Salesforce'a, bez dostępu do narzędzi, które kosztowały kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy też nieraz przecież nawet dolarów. I tak sobie krok po kroku odkrywaliśmy. Ja sprzedażą zajmuję się prawie 10 rok. Jak wszedłem ze sprzedaży do bycia szefem, to zacząłem strasznie przejmować się tym, że tyle muszę wydawać kasy na sprzedaż. Zaczęliśmy szukać rozwiązań, którym jesteśmy w stanie działać sobie bez. I dzisiaj tym się właśnie między innymi skutecznie, słuchajcie, zajmujemy. Moja prezentacja będzie na temat tego, jak można robić lepiej. Pamiętajcie, że jesteśmy w Unii Europejskiej, niektóre rzeczy niedługo prawnie będą trudne, bądź też nie do końca legalne do zrobienia, natomiast w skali globalnej możecie swobodnie z nich wszystkich korzystać. Słuchajcie, co tak naprawdę... Oj, ale chyba... A nie, bo to jest ten. O, słuchajcie, co tak naprawdę nie podoba mi się w tej sprzedaży, że w ogóle uważamy, że trzeba robić coś, żeby było lepiej. Bo mógłbym płakać wam cały wieczór tak naprawdę na ten temat, ale stwierdziłem, że wybiorę sobie 3 takie kluczowe tematy. Pierwszy, taki problem wielki. Mówię sprzedaż, myślicie handlowiec. I to jest jeden z podstawowych problemów działów sprzedaży, jak ja dostrzegam bardzo często niestety, a mianowicie zakładam software house, nie mam pojęcia robienia sprzedaży, bach, zapłacę handlowcowi, on będzie za mnie jeździć. Tak? Czyli cały wasz proces zarabiania hajsu opieracie na jednym człowieku, a niech zachoruje, a niech mu się nie chce, a niech będzie słaby, strasznie bardzo ryzykowna kwestia. I to jest coś, co zdarza się bardzo często i to jest bardzo duży problem. Dlaczego? Słuchajcie, proces sprzedaży ma wiele kluczowych etapów. Michał pokazywał wam bardzo fajną kwestię, czyli jak istotne jest rozumienie procesu na różnych etapach. Wspomniał o tym, że niektórzy są zarąbiści w pozyskiwaniu klientów, kompletnie nie potrafią domykać deali. No i teraz, jeśli wy na cały taki jeden proces wrzucacie jednego człowieka, który ma się tym wszystkim zajmować, to macie przerąbane. Miesiąc ma tylko 21 dni. Wyobraźcie sobie sytuację, że ten człowiek musi pozyskiwać klientów, musi do nich jeździć, musi generować sobie leady, musi przygotowywać oferty, musi coś sprzedać. A jak coś sprzeda, to za miesiąc trzeba jechać na golfa z tym gościem, bo jak nie, to się obrazi, to kto będzie generować leady? Tak? I zaczyna się robić tak naprawdę problem. I to jest jeden z podstawowych problemów, że sprzedaż to jest proces i w ten sposób trzeba na niego patrzeć. Słuchajcie, drugi problem jest taki bardziej średni, bym powiedział. To jest w ogóle podejście do rozumienia sprzedaży i marketingu. Już wcześniej było to mniej więcej powiedziane, ale słuchajcie, ja mega często spotykam nadal taką sytuację, że jak wbijamy się do jakiejś firmy, mówimy, dobra, słuchajcie, w czym jest problem? To marketing mówi, bo nasi handlowcy nie potrafią sprzedawać. A handlowcy mówią, no tak, ale marketerzy w ogóle nie rozumieją, kim jest klient i przynoszą nam do dupy lidy. I to jest jeden z takich podstawowych problemów, że marketing i sprzedaż nieraz bardzo wielokrotnie w ogóle nie myślą w tym samym kierunku. I to jest bardzo duży problem. Ja wam pokażę dzisiaj, że u nas handlowiec równocześnie marketerem. To jest bardzo, bardzo ważne. Trzeci problem, taki najmniejszy problem, aczkolwiek on nadal jest, to jest to, że słuchajcie, handlowiec jest handlowcowi nierówny. Co to znaczy? Są tacy handlowcy, którzy są, słuchajcie, świetni w pozyskiwaniu klientów. Są bardzo często ludzie po AWF-ie, bo oni lubią sport, lubią wyzwania. Dla nich nie jest problem strzelić 150 telefonów dziennie, później pójść na siłkę, walnąć witaminy i jedziemy, tak? Ale nie daj Boże, że klient mu powie, wie pan co, ale za 2 miesiące. To on jest...
Już żadne wtedy witaminy nie pomogą, bo się wypala, bo tak było, tak było. I to jest problem, bo tacy ludzie, którzy, oni mogą świetnie sprzedawać kołdry, mogą świetnie sprzedawać produkty, które się szybko sprzedaje, ale taki człowiek sapa nie sprzeda, bo to się sprzedaje na przykład 12 miesięcy. I to jest problem. I teraz z drugiej strony są zupełnie inni handlowcy. Są tacy handlowcy, którzy kompletnie nie potrafią pierwszej relacji. To są często matematycy, to są informatycy. To są ludzie, którzy w ogóle w ten sposób podchodzą do drugiego człowieka. Ale on sobie usiądzie na spokojnie, on wysłucha, on sobie spisze, on przygotuje później całą specyfikację i on tego sapa sprzeda. I teraz, jeżeli są takie rodzaje handlowców, to jaką cholerę robić tak, żeby każdy był odpowiedzialny za swoje, skoro oni mogą ze sobą świetnie współpracować. I to są, słuchajcie, trzy takie podstawowe problemy, które spowodowały, że gdzieś tam pomyślałem, że warto o tym porozmawiać. I w jaki sposób my realizujemy sprzedaż? No, jakby 20 minut to jest bardzo mało, więc ja będę bardzo szybko mi pokazywał. Później chętnie podejście tą prezentację. Przede wszystkim, słuchajcie, sprzedaż to proces. Koniec, kropka. U nas w firmie mniej więcej wygląda to tak. Czyli mamy dział marketingu, który dostarcza nam leady. Tym zajmuje się inboundowiec, czyli osoba, która jest z definicji nastawiona na leady, które przychodzą. Jego celem jest umieć słuchać, zdefiniować klienta, przekonwertować lub nie. Natomiast mamy też osoby, które są w takim dziale pre-salesowym. To nie są ludzie, którzy potrafią jeszcze teraz jechać, nie wiem, do dyrektora, powiedzmy, Shella i robię z nim biznes, tak? To jeszcze nie ten poziom, bo nie mają takiego doświadczenia. Ale oni przez cały miesiąc nie robią nic, tylko oni generują leady. Przeróżnymi sposobami. Tym, o czym mówił Mik, za chwilę wam pokażę, jak pocinamy na Twitterze i tak dalej. I tym, co mówili Geroń Chłopacy, czyli pewnie wielu z was po prezentacji powie: Filip, czemu tyle mnie cold mailujesz, nie pisz więcej, bo już jest za dużo. I u nas faktycznie, słuchajcie, tak jest, że te osoby bardzo, bardzo aktywnie są w sieci, są tam, gdzie nasi klienci. I w ten sposób u nas faktycznie wygląda proces, że pierwsza część procesu realizowana jest, zepsułem chyba, realizowana jest przez pre-salesów. Druga część sprzedaży jest typowo realizowana przez zespół handlowy. Oj, ale bo faktycznie. Nie mogę tak robić, wiesz, nie ma problemu. No, na luzie. Słuchajcie, narzędzia pre-salesa. U nas pre-sales, jak powiedziałem, to jest młoda osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem leadów. Wyposażamy ją w szereg narzędzi, żeby te leady możliwie skutecznie do firmy przyprowadzać. Działają w modelu tak zwanym unboundowym, czyli nie czekają, aż coś spadnie z nieba. Oni muszą wyjść i sobie tego leada w sieci wygenerować. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, LinkedIn. Kto z was korzysta dzisiaj z LinkedIna? Kto z was uważa, że skutecznie korzysta z LinkedIna? Są odważni. Gratuluję. Nie działa. Słuchajcie, LinkedIn. Poznajecie Adama Cieślika? Ktoś z was ma znajomych Adama Cieślika? Adam nie istnieje. Adam jest botem, wirtualnym kontem, założonym po to, żeby generować leady. Teraz moglibyśmy się sprzeczać, czy to jest słuszne, niesłuszne. W każdym bądź razie, słuchajcie, przynosi kasę. Tyle. Adam jest, zadbaliśmy o to, żeby Adam miał odpowiednio dużą liczbę osób. U nas jest tak, że jeżeli przychodzi do nas klient, mówi: słuchajcie, chcielibyśmy, żebyście obsługiwali nas na LinkedInie, my przygotowujemy w tydzień gotowe konto, konto, które ma kilka tysięcy osób, wiele, i to nie gdzieś tam z Indii, tylko tu od nas, czy z dowolnego kraju, skąd klient by chciał, ma odpowiednio długie doświadczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także dbamy o to, żeby importujemy bazę mailową, podłączamy kilka skrzynek mailowych, żeby po chwili LinkedIn zaproponował nam zaimportowanie z tamtych skrzynek, bo one już są gdzieś tam stare i trochę kontaktów, robimy to całe bio, wpisujemy doświadczenie. Dzięki temu mamy pierwszą, drugą, trzecią sieć połączeń, czyli jak my będziemy wyszukiwać, to mamy pół świata. No i uzupełniamy profil i zaczynamy tym profilem działać aktywnie na LinkedInie. Pierwsza część na LinkedInie dotyczy referali. To jest, słuchajcie, tak jedna z miękkich rzeczy na LinkedInie, które my robimy, bo większość jest automatyczna. Na czym polegają referale? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jak ja to opowiadam, to ludzie zawsze tak na widowni skręcają trochę mimo, że jest takie wyświechtane i wydaje się takie zbyt piękne, ale my to naprawdę robimy, to naprawdę działa. Słuchajcie, na LinkedInie da się tak zrobić, że jak wejdziecie w zakładkę Network, My Network, tam się pojawią wtedy wasze kontakty, tam się klika My Contact, tam macie filtry. Możecie sobie znaleźć wszystkich dyrektorów sprzedaży ze swoich znajomych. Wejdźcie sobie na profil tego dyrektora sprzedaży, po czym wejdźcie w jego znajomych. Spiszcie sobie na kartce 10 imion.
Po czym wróćcie do tego dyrektora i napiszcie do niego: panie Tomku, dawno się w sumie do pana nie odzywałem, ale mamy się na LinkedInie, pomyślałem sobie tak. Pan jakby mógł, niech mi pan zrobi intro do pana Tomka, Jacka i takiego, bo ja próbuję, ale nikt tam niestety się nie odzywa. A ja w zamian, jak pan będzie kiedyś coś potrzebował, też z moich kontaktów dam 3 osoby. Co pan na to? Zdziwilibyście się, jak często osobą, pewnie, niech chwilę poczeka, swoją drogą, ja mam tego maila, podeślę panu, niech pan pisze, jak ktoś pan chce. I w tym momencie tak naprawdę powołuje się za chwilę do pana Jacka: panie Jacku, nie znamy się osobiście, ale pan Tomasz X z LinkedIna wskazał mi pana, że powinienem do pana się skontaktować z moją sprawą. Zresztą jak to fajnie od razu gdzieś tam brzmi. Dlatego bardzo polecam używać LinkedIna do referali. Słuchajcie, pozyskiwanie na zasadzie filtr plus zapraszanie. Jak wiecie, LinkedIn ma z ograniczoną liczbę gdzieś tam zaproszeń, o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast to chciałem pokazać tylko dlatego, że słuchajcie, LinkedIn ma naprawdę bardzo rozbudowany system wyszukiwania, który da się odpowiednio programować. W sensie takim, że działają tam zwroty typu not, and, or. Możecie odpowiednio je wpisując naprawdę zawęzić. I sytuacja, o której wspominał Mik, czyli że ktoś do niego szczapy pisał o VR-ze, polega prawdopodobnie stąd, że oni odpowiednio nie zawęzili grupy, nie wykluczyli sobie osób, które na przykład prowadzą firmę z branży SaaS, gdzie to nie jest. Nie skupili się na przykład tylko na gamingu i tak dalej. Czyli uwierzcie mi, LinkedIn potrafi doskonale profilować, unikając przeróżnych wpadek. Natomiast warto tym sobie po prostu poczytać, jakimi różnymi zwrotami da się zawężać filtrowanie na LinkedInie. I teraz, słuchajcie, nie da się tak zrobić, żebym w trakcie całej tej konwersacji wysłał, nie wiem, 60 zaproszeń, bo nie byłbym w stanie tego zrobić fizycznie. Natomiast są takie aplikacje, jedna nazywa się DuckSoap, druga nazywa się LinkedIn Helper, które polegają na tym, że otworzycie sobie przeglądarkę LinkedIna, wrzucicie sobie jakąś listę, którą wyfiltrujecie, uruchomicie DuckSoap, a możecie iść spać. A on będzie za was wysyłać zaproszenia. Dzień dobry, panie Tomku, nie znamy się osobiście, ale pomyślałem, że warto, żebyśmy byli znajomymi na LinkedInie. Tak? Czyli na przykład wchodzicie na nowy rynek i chcielibyście na tym nowym rynku zbudować już bardzo szybko jakiegoś rodzaju mini komunikację. Jesteście w stanie bardzo szybko i bardzo łatwo zautomatyzować taki proces, aby wysyłać tego rodzaju zaproszenia. Słuchajcie, bardzo dużo mówi się, jakiś czas temu dużo mówiło się o hunterze. Hunter wtedy dało się zrobić tak, że się wchodziło na LinkedIna, tam się klikało, pobierz maila. Jak wiecie, LinkedIn był kupiony przez Microsoft, w pewnym momencie automatycznie oni prawnie po prostu sobie prawnie ich wykopali. Wkleiłem celowo link, pod tym linkiem kryje się bardzo, bardzo, bardzo obszerne wideo, tutorial na temat tego, jak generować leady, jak znaleźć adres mailowy do Billa Gatesa, do dowolnej osoby na świecie, która po prostu ma profil na LinkedInie. W uproszczeniu też polecam takie aplikacje jak AnyLeads, FindThatEmail, Lusha, Scrap, Snovio i Tufr. Każda z tych aplikacji, jak wejdziecie na profil Billa Gatesa, powinna powiedzieć wam, że mail to jest bill@billandmelindagatesfoundation.org.com. Słuchajcie, pozyskiwanie klientów, aplikacja mobilna. Zwróćcie uwagę, ilu z was zna taką sytuację, że odpalacie aplikację mobilną LinkedIna, a tam jest taka informacja: pogratuluj Tomkowi, bo Tomek zmienił pracę. I pierwsze, co robicie, mówię: kurwa, weź mi to wyłącz, nie? Na tej zasadzie. A pomyślcie o jednym, co robi człowiek, jak zmienia pracę? Co się dzieje u niego w życiu przez pierwsze 3 miesiące? Jest posrany, bo będzie musiał udowodnić coś w tej firmie, coś nowego może wdrożyć, pokazać, że to był dobry transfer. To zamiast następnym razem wyrzucicie taką informację, to napiszcie do niego: Tomek, gratuluję, słuchaj, jakbyś potrzebował wsparcia w sprzedaży czy w marketingu, jestem, pisz, to ci pomogę, pamiętaj o mnie. Słuchajcie, po coś to zbudowali, także polecam przede wszystkim z tego korzystać. Inna bardzo fajna funkcja LinkedIna jest taka, że jak wejdziecie w kontakty i klikniecie na samej górze, jest takie coś jak dodaj kontakty. Automatycznie LinkedIn włączy wam taki widok, proponuje ci dodać 1600-458 osób do twoich znajomych. Możecie tylko kliknąć. Tylko nie róbcie tego w nocy, albo włączcie sobie dźwięk, uwierzcie mi, bo nie chcecie cały czas słyszeć gdzieś tam potwierdzonych zaproszeń. Ale tak działa LinkedIn, bo jemu zależy na tym, żebyście mieli tak rozbudowaną sieć. Więc jeżeli chcecie rozbudowywać sieć, korzystajcie z takich rozwiązań, po prostu one gdzieś tam na nas czekają. Słuchajcie, grupy biznesowe. W jaki sposób wykorzystać grupy biznesowe do tego, żeby
budować, pozyskiwać wstępnie lidy. Ja również jestem na kłorze. Nie jestem od jakiegoś czasu już tak aktywny, bo gdzieś tam moje życiowe perypetie spowodowały, że nie miałem na to czasu. W każdym bądź razie kiedyś robiliśmy to bardzo aktywnie. Co znaczy bardzo aktywnie? Bardzo aktywnie to znaczy posiadaliśmy wtedy stażystkę, która jako jedno z zadań miała codziennie rano przez 1,5 godziny rozbudowywać nasze odpowiedzi. To znaczy, że myśmy w Asana wklejali jej pytania, znaczy ona wklejała nam pytania, myśmy szybko rozpisywali, ona w naszym imieniu odpisywała. I teraz, po jakimś czasie stałem się specjalistą na temat CRM-ów, CRM-ów, customer service, sprzedaży. I teraz padło dzisiaj takie pytanie, jakby Dominika, jak wybieraliście te tematy? Jak już jest się na kłorze, na pewnym levelu, to się nie wybiera tematów. Tematy przychodzą do was. Tam jest takie coś jak answers, czyli jak ktoś zadaje pytanie, to kora automatycznie was maczuje. Ja na przykład jak wstaję sobie rano, to widzę pytanie, który CRM jest najlepszy? No, tak? Na tej zasadzie. Czyli automatycznie mam potencjalnego klienta. Oczywiście nie w jakiejś skali globalnej, ale już. I w ten sposób jesteście w stanie pozyskiwać. Ba, taka ciekawostka, nasz drugi inwestor w pierwszej naszej firmie w ten sposób nas znalazł. Właśnie na kurze, bo byliśmy tam gdzieś bardzo aktywni. Pod tym linkiem kryje się kolejny bardzo fajny tutorial, w jaki sposób możecie wyciągnąć kontakty do dowolnej grupy osób na LinkedInie. Po prostu możecie w bardzo prosty sposób zeskrapować listę członków, następnie w bardzo prosty sposób wygenerować gdzieś tam adres mailowy, napisać do wszystkich tych osób, panie Tomku, widzę, że jest pan w grupie takiej i takiej, albo zapuścić bota i powiedzieć, panie Tomku, fajnie, widzę, że jest pan w takiej grupie, może warto, żebyśmy robili biznes, także polecam, bardzo chętnie też prześlę tą prezentację do was kiedyś. Oczywiście, słuchajcie, no da się takie rzeczy robić też na Facebooku, byłoby dziwnie, gdyby tak nie było. Aplikacja nazywa się Grupy bądź Scrapy, czyli dla przykładu wchodzicie na dowolną grupę, na przykład Aula Polska. No i co powiem? To są dane publiczne, bo każdy z was wpisuje imię, nazwisko i gdzie pracuje, tak? I po prostu te dane ta aplikacja grupuje. A że ktoś inny potrafi z takich danych stworzyć adres mailowy? Zupełnie inny temat. Natomiast w wielu branżach jest to no, dość wartościowa informacja, że w ten sposób się da. Dodatkowo, jak wiecie, Facebook nie posiada sam w sobie takiego biznesowego modelu wyszukiwania, jak na LinkedInie, znajdź mi tam prezesów dużych firm. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa Instant Search. Ja to sobie wpisałem jako Facebook Search, ale właśnie zróbcie sobie zdjęcie, bo tam jest taka prosta apka, która pozwala właśnie w ten sposób filtrować Facebooka. Czyli właśnie po tym, gdzie dane osoby pracują i co robią. Słuchajcie, Twitter. Byłby dziwnie, gdybym nie potrafił zhakować Twittera. No więc myśmy jak zaczynali, ja w pewnym momencie zszedłem do pewnego takiego pułapu, bo zacząłem naprawdę używać Twittera. Natomiast na samym początku miałem po chyba paru tam miesiącach kilkadziesiąt czy tam kilkanaście tysięcy osób. Jak my to robimy? Słuchajcie. Po prawej stronie u góry widzicie kod. To jest, znaczy, konsolę programistów. Jakby pod tym linkiem chowa się artykuł. Jest taka bardzo krótka linijka kodu, którą jak na widoku czyjś, znaczy jakiekolwiek listy osób, czyli jak na przykład wejdę sobie na Zuckerberga, wejdę sobie na jego osoby, które on obserwuje, to właśnie w takiej postaci będę widział te wszystkie tam profile. Jeśli wkleję tą krótką linijkę kodu, to ona udaje klikanie myszką. Czyli ja dodam sobie nagle wszystkie osoby, ale na razie ja je tylko dodam, tak? Co z tego? Ja je obserwuję, one mnie nie. Ale zwróćcie uwagę, że mechanizm Twittera działa w taki sposób, że jak ja kogoś polubię, to tam jest taka opcja, polub go też. Statystycznie, jak ja polubię 100 osób, to 5 mnie polubi, tak? Czyli jest 100 do 5. Co się robi dalej? Dalej wchodzi się w aplikację taką jak Audience, która pozwala zarządzać portfelem waszych znajomych na Twitterze. I tam jest taki zarobisty filtr. Zaznacz wszystkich, których śledzę, ja, oni mnie nie. Czyli te 95 osób. No to co robię? Wyrzucam. Czyli jestem 5 do 5. Co robię rano? Wchodzę na tych ludzi, których śledzi Bill Gates. Robię dokładnie to samo, tak? I stopniowo buduję sobie po 15, 30, w zależności, wiadomo, od wartości tych profili narzędzia. Polecam wam, słuchajcie, bo a propos automatyzacji, my bardzo dużo wykorzystujemy w firmie takich narzędzi, tym bardziej, że my jako Growth Lab jesteśmy podwykonawcą w sprzedaży, czyli my dostarczamy wam do sprzedaży jakieś takie fajne dane, a to nie jest tak, że my jesteśmy, słuchajcie, jakimiś czarodziejami, my po prostu dobrze korzystamy z już gotowych narzędzi i wam pomagamy zaoszczędzić czas. Polecam DataNice, polecam Appalizer, który pozwala wejść na dowolną stronę, powiedzieć, w jakiej na przykład technologii jest napisana ta strona. Polecam Mozenda, który jest dość prostym typem crawlera, który możecie wejść sobie na panoramę firm i w 2 tygodnie ściągnąć ich dane. Buildwith, Import.io, to wszystko jest dziś dość podobnego typu narzędziami.
bardzo fajnymi źródłami danych, o których się zapomina, bo wszyscy wiemy o LinkedInie, wszyscy wiemy tam o jakichś właśnie innych bazach, zapomina się o Crunchbase, o NJ-liście, o Loże, który jest gdzieś tam taką trochę alternatywą do właśnie Crunchbase'a. Także to też jakby są bardzo fajne miejsca, z których możecie wyciągnąć kontakt do dowolnej osoby. Jak będziecie chcieli, to jest mój adres e-mail. Ja mam taki bardzo prosty dokument wordowy, w którym mam 64 aplikacji do wyciągania danych z praktycznie każdej platformy social media, oprócz niestety Instagrama, aczkolwiek bardzo chętnie wam to wszystko roześlę. Słuchajcie, oprócz tego, że nasi handlowcy, ci pre-salesowi są tam w terenie, oni generują, czas mi się kończy, generują te leady, to oczywiście robimy cold mailing. My jesteśmy firmą, jako Godlab, my się zajmujemy na co dzień cold mailingiem, robimy go zawodowo za kasę. Średnio tak wyglądają nasze wyniki, jeśli chodzi o open rate naszego mailingu i replaye. To jest 40, 30, słuchajcie, nie zawsze. Bywa tak, że jest 20. Bywa też tak, że open jest 85. To jest przeróżnie, bo to zależy od branży, to zależy od kraju. To są wyniki w Polsce. Uwierzcie mi, że polska firma cold mailując tak na UK w życiu nie osiągnie takich wyników, chyba że to jest 40 maili i te odpowiedzi są zupełnie innego rodzaju. Aczkolwiek my nawet w umowie klientom z góry gwarantujemy bardzo podobne wyniki. Nauczyliśmy się po prostu, w jaki sposób to wykorzystywać i bardzo dużo o tym nikt dzisiaj, słuchajcie, powiedział. Jednym z podstawowych błędów cold mailingu jest pisanie o sobie. Dzień dobry, panie Tomaszu, piszę do pana, ponieważ nasza firma często grywa w piłkę, prezes jeździ zielonym samochodem i dlatego postanowiłem, że powinniśmy na ten temat porozmawiać, tak? Jakby zupełnie nie mam to, jakby mnie to nie interesuje i polecam zrobić sobie pewnego rodzaju mapę myśli na tej zasadzie, co tego człowieka dzisiaj boli, o czym on myśli w perspektywie tego, co chce mu zapiczować, więc spróbować gdzieś tam w tym kierunku do niego napisać. Także tak wygląda praca pre-salesa u nas. No właśnie, jak już te wszystkie leady wygenerujemy, słuchajcie, my jesteśmy producentem CRM-u, co prawda nie działa trochę chwilowo, aczkolwiek jakby ciężko było, żeby wam nie zapiczało. Co jest fajnego w InStreamie? W InStreamie jest bardzo fajnego to, że my jako handlowcy go zbudowaliśmy. Czyli to jest tak, że jesteśmy programistami, którzy komuś, nie wiem, może napisać CRM-a, cokolwiek. Myśmy go pisali, bo stwierdziliśmy, kurde, nie ma fajnego narzędzia, trzeba odpowiednio ogarniać. To, co ja w nim bardzo lubię, to jest to, że on pomaga naprawdę bardzo łatwo zarządzać leadami i też bardzo szybko dowiadywać się, na jakim jesteśmy etapie. Jest o wiele, wiele mniej rozbudowany niż choćby Michała, bo też jesteśmy o wiele młodszą firmą. Także to też po prostu jest gdzieś tam zakres potrzeb. Ale druga rzecz, którą w nim bardzo lubię, to jest to, że my się spinamy z dowolną skrzynką mailową i z social media. Na przykład jesteśmy spięci właśnie z LinkedInem, jesteśmy w stanie pobrać informacje na temat ostatniego zatrudnienia kogoś, albo na przykład jak dodacie sobie nową firmę, to my pobierzemy dane z LinkedIna, wklejamy wasze posty na fejsie i tak dalej. Ale największą wartością jest to, że spinamy się z dowolną skrzynką mailową, bo to naprawdę bardzo fajnie wpływa na handlowców, którzy nienawidzą kopiować informacji i żadnej administracji. Ostatecznie, słuchajcie, jako firma handlowa u siebie, jeśli chodzi o bardzo fajne aplikacje, używamy ich kilka, używamy nie wiem, czy napisałem tu Mozenda, widzę, że to jest błąd. Używamy MixMaxa. MixMax to jest taki dodatek do Google Chroma, który polega na tym, że jakby ja strasznie w firmie dbam o to, żebyśmy mieli wspólną komunikację jakkolwiek, czy marketing, czy handlowiec, ktokolwiek. Dlatego my mamy MixMaxa i to jest tak, że jak u mnie handlowiec chce napisać maila, on sobie klika dodaj template i mamy ponad 40 template'ów. Jak klient nie odpisuje, leci follow-up numer 3. Jak klient pyta o RODO, dostaje maila o RODO. Jak klient pyta o nową usługę, dostaje od razu maila. Handlowcy u nas nie piszą maili, bo nie ma na to czasu. Tak? Klikam, wklejam template'a. Co ważne, takiego samego jak Janusz, Tomek i Krzysiek. I to jest bardzo ważne, że wtedy trzymamy się komunikacji. On ma jeszcze mnóstwo takich fajnych pierdół, typu jak pracujecie sobie nieraz w niedzielę do 24, no to ciężko jest tak napisać do prezesa, panie prezesie, to co podpisuję umowę, ale możecie sobie tego maila napisać i tak naprawdę zaplanować, żeby wysłało to o 9. I MixMax, że wam odpowie, nie wysyłaj o 9, bo prezes o 9 nie lubi odpisywać, najpierw o 10, bo analizuje, jak często prezes odpisuje. Także bardzo to polecam. Myślę, że wszyscy znacie, że na tym etapie, bo są już popularne aplikacje typu Raporti, Full Contact, czyli takie te dodatki do Chroma, które tu po prawej stronie, one pokazują wam, kim jest ta dana osoba. Tak jak się najedzie myszką, to widać, kim to jest. To jest świetne, jak pracujecie też w inbandzie, bo niejednokrotnie byłem świadkiem, gdzie dostaliśmy tam maila typu, nie wiem, Krystyna89. Ja mówię, Boże, co to w ogóle za lead, nie wiadomo, gdzieś tam na jakiejś tam wirtualnej Polsce. Wystarczy, że wrzuciłem to w Full Contact albo w raport i się okaże, że to jest jakiś pani prezes Mercedesa albo czegoś, tylko niekoniecznie chciała, żebyśmy wiedzieli, że Mercedes coś od nas chce. Także jakby fajnie sobie to gdzieś nam weryfikować.
jest. Na temat spotkań i takich jakby dodatkowych aplikacji, którymi my się wspieramy. Oczywiście aplikacje do spotkań to Calendly, Appointly. Wspomniany był też Charlie App, bardzo fajna aplikacja, która przygotowuje wam insight przed spotkaniem z klientem. Jakby nie dość, że macie umówione w kalendarzu, to on po adresie mailowym się spina z social media, zbierze jakieś ciekawe informacje i wam da. To z perspektywy sprzedażowej to słuchajcie, mega wytrych, że tam panie Tomku widziałem, że grillowaliście ostatnio. Zupełnie inaczej zmienia gdzieś tam podłoże sprzedaży, ale dokładnie to samo robi Discoverly albo Refresh. Ajo. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o jakby wszystkie te aplikacje. Nie miałem czasu pogadać w ogóle o sprzedaży z wami, bo było za mało czasu, ale dzisiaj skupmy się, bo myślę, że pogadam o aplikacjach. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż, ja zawsze mówię, że najlepszy handlowiec to taki, który nie ma nic do sprzedania. Jakby jestem zwolennikiem sprzedaży takiej relacyjnej, personalnej, zadawania pytań, a nie pitchowania. Przychodzi jakiś do was handlowiec, który dużo mówi, jest aktywny, to jest świetny do pozyskiwania leadów prawdopodobnie, ale wcale nie musi być dobry do pozyskiwania jakby sztukoterminowych klientów. I słuchajcie, to tyle. Przepraszam, że przedłużyłem. Dziękuję za wasz czas. Dziękujemy bardzo. Filip Duszczak, InStream Group. Mam nadzieję, że zrobiliście zdjęcia wszystkich slajdów. Ja podeślę, nie ma problemu, mogę gdzieś wkleić. Bo tych aplikacji, tych tipów było bardzo dużo i myślę, że będą bardzo wam pomocne. Czy są jakieś pytania? Wow, pizza stygnie, piwo się grzeje. Cześć Filip. Takie szybkie pytanie, bo wiele się mówi o budowaniu relacji na podstawie zaufania, na podstawie prawdy i tak dalej, i tak dalej. I mówisz tutaj, nie bądź Januszem sprzedaży, ale czy to, co nie przedstawiłeś na przykład na LinkedInie, to nie jest bycie właśnie Januszem sprzedaży, ale level pro? Dlatego, że pokazałeś tam, tak naprawdę proces oszustwa w pewien sposób, robienie fejkowego konta i spamowania ludzi. Tak. Czy nie uważasz, że to jest przekroczenie pewnej już granicy w sprzedaży? Uważam, że wszystko musi mieć jest to zawsze odpowiednia granica. I teraz, jeżeli my używamy tego konta z różnych powodów, też często technicznych, tak? Bo gdyby mogło być to moje konto, gdybym wiedział, że LinkedIn na przykład go nie zablokuje, to pewnie robiłbym to ze swojego. My zawsze staramy się, inaczej, my wykorzystujemy tą automatyzację w taki sposób faktycznie będący na granicy, ale strasznie dbamy o komunikację. To nie jest tak, że będziemy teraz codziennie do ciebie pisać, no odpisz, tylko naprawdę napiszemy do ciebie, jeżeli w jakiś sposób uznamy, że jest jakieś pole do współpracy i jednym zapytaniem po prostu zapytamy wprost, słuchaj, myślimy, że jesteśmy w stanie coś tam razem fajnego zrobić, jak chcesz, to daj znać, może coś razem zrobimy i na tym się będzie kończyć, tak? Jakby zawsze staramy się utrzymać gdzieś ten poziom gdzieś tam bycia w porządku na tej zasadzie. Ja jedno pytanie o sprzedaż, bo mówiłeś dużo o aplikacjach. Szczególnie interesuje mnie ta sprzedaż na LinkedInie, bo tym się zajmuję. Nie korzystam z tych automatów do budowania sieci. Uważam, że to strasznie zaśmieca sieci tak naprawdę i obniża jakość konta. Nie ma z tego później żadnego zaangażowania. Jaką macie skuteczność z takich sztucznie budowanych sieci? Bo to właściwie jest tak jak farmy linków czy systemy wymiany linków, które kiedyś były w Google. Też do pewnego czasu było to skuteczne, no później wszyscy zostali ukarani. Czy jaką macie skuteczność sprzedażową? O tak. Tak. Taka konwersja. Okej. Ciężko teraz mi wiesz, bo wiesz, nie jestem przygotowany, żeby rzucić się liczbą, na przykład ostatni miesiąc, jak to się ma, ale to jest tam co najmniej 15%, jeśli chodzi o liczbę z odpowiedzi, w sensie positive replay, z replay'u to jest tam rzędu chyba bodajże między 10 a 15% na generalny replay. To jest dość wysoki wynik. No jeśli wysyłasz 600 zapytań, z czego powiedzmy 50% ci odpisuje i tam masz 15%, znaczy źle, 15% z 600, nie na tej zasadzie, masz positive, to jest bardzo wysoko. W tym kwartale mieliśmy wyższe na sprzedaż. Też mi ciężko jeszcze powiedzieć, bo my jako Growth Lab jesteśmy bardzo młodą firmą akurat, wiesz, i stosujemy to dopiero 8 miesiąc. Ciężko powiedzieć. Też kodmanie robimy na szerszą skalę, ale sama konwersja jakby per lead jest u nas póki co lepsza z LinkedIna niż z cold mailingu na chwilę obecną. Tu jeszcze były jakieś pytania? Nie zdążyłam. Okej, słuchajcie, dziękuję serdecznie w takim razie i na zdrowie. Dzięki. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Było warto, myślę.
Sales Menago zaprasza na piwo i pizzę w korytarzu. To jest okazja, żeby jeszcze zadać pytania, pogadać, wymienić się uwagami. Dzięki wielkie.